Marszałek, Wysoka Izbo, 90. rocznica Wielkiego Głodu. Wielkiego Głodu, który został spowodowany przez najbardziej zbrodniczy reżim i ideologię, jaka do tej pory funkcjonowała w dziejach ludzkości, przez komunizm. Wielki Głód, który pochłonął miliony ofiar, głównie na terytorium Ukraińskiej Republiki Radzieckiej, ale również na terytorium Kubania. Szacuje się od 3 do 7 milionów ludzi zagłodzonych w bestialski sposób przez reżim stalinowski na tych terenach. Co jest pierwszym obowiązkiem Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej? Pierwszym obowiązkiem Sejmu Polskiego jest w tym kontekście pamięć o tym, że jak szacuje Instytut Pamięci Narodowej, od 40 do 60 tysięcy ofiar Wielkiego Głodu to byli kresowi Polacy. To byli również nasi rodacy, którzy ponieśli śmierć w wyniku tych działań reżimu stalinowskiej Rosji. Szanowni Państwo, pamięć o zbrodniach, o ludobójstwie, o tak niewyobrażalnych cierpieniach musi być nauką. Zarówno pamięć o ludobójstwie dokonywanym na wiele sposobów przez Sowietów, czy to właśnie podczas Wielkiego Głodu, czy wobec Polaków podczas operacji polskiej w latach 30., pod koniec lat 30., czy w Katyniu, czy podczas wywózek syberyjskich. Pamięć oczywiście o zbrodniach ludobójczego reżimu Niemiec nazistowskich. Pamięć również należy się ofiarom tych zbrodniarzy, tych ludobójców, którzy mordowali Polaków na Ukrainie dzisiejszej, na terytorium dzisiejszej Ukrainy, tych, którzy ginęli z rąk OUN-UPA. Pamięć należy się Polakom, którzy doświadczyli ludobójstwa ze strony bandytów i zbrodniarzy, takich jak Szuchewicz, jego poplecznicy, takich jak Bandera, który sprawował nad tym pieczę polityczną. Pamiętając o Wielkim Głodzie i oddając hołd wszystkim ofiarom Wielkiego Głodu sprzed 90 lat, musimy pamiętać, że w przyszłym roku jest okrągła 80. rocznica Krwawej Niedzieli, tego ludobójstwa, którego doświadczyli również Polacy na Ukrainie ze strony ukraińskich szowinistów. I tak samo jak pamiętamy o Katyniu, tak samo jak pamiętamy o Auschwitz, o zniszczonej Warszawie, tak samo w przyszłym roku mam nadzieję, że ten Sejm w całości solidarnie będzie pamiętał o ofiarach ludobójstwa dokonanego na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Dziękuję bardzo. Pan poseł Paweł Zalewski w imieniu koła...